Ten odcinek jest kontynuacją serii o polskich ziołach. Pominę zatem wstęp, który mogą Państwo znaleźć w pierwszym jej odcinku. Na początek jednak bardzo ważne ogłoszenie. Zdecydowałem się założyć drugi kanał, gdzie równolegle będę tworzył podcasty na temat niezwykłych zwierząt. Jest tam już pierwszy film, czyli Wszystkie łasicowate Polski, a w nim m.in. gronostaj, tumak czy borsuk. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Serdecznie zapraszam, link oczywiście w opisie pod filmem. A teraz już zioła. Na początek żywokost. Jest to rodzaj roślin należących do rodziny ogórecznikowatych. Najpowszechniej występującym w Polsce gatunkiem jest żywokost lekarski, Symphytum officinale. Roślina ta jest charakterystyczna dzięki kutnerowatym, czyli pokrytym warstwą drobnych włosków, liściom i łodygom. Cecha ta jest typowa dla wielu gatunków z tej rodziny. Intensywnie zabarwione kwiaty żywokostu są fioletowe, choć w obrębie gatunku wykazują spore zróżnicowanie. Ich odcień może być też bardziej różowy lub bordowy. Kwiaty przypominają swym kształtem dzwonki, są zwisające. Nasiona żywokostu są wyposażone w ciałka mrówcze, co jest przystosowaniem do myrmekochorii, czyli rozprzestrzeniania rośliny przez mrówki. Owady te noszą nasiona w kierunku mrowisk. Co ciekawe, z tego właśnie powodu często w okolicach starych leśnych mrowisk można zobaczyć pokaźne skupiska żywokostu. W dobrych warunkach może osiągać około metra wysokości i przyjmować bujny, rozgałęziony pokrój. Roślina ta preferuje miejsca umiarkowanie wilgotne, często występuje nad brzegami rzek, w zagłębieniach terenu i w starych lasach, zwłaszcza w olszynach. W tradycyjnym lecznictwie jest to roślina bardzo ważna. Najistotniejszym surowcem zielarskim jest korzeń żywokostu, który wykopuje się z ziemi wczesną wiosną lub późną jesienią. Przypisuje się mu właściwości wspomagające gojenie się złamanych lub stłuczonych kości, a także innych problemów kostnych. Ślad tych przekonań zawiera się też w polskiej nazwie – żywokost, czyli odżywiający kości. Podobny źródło słów nazwy tego gatunku występuje też w innych europejskich językach. Najczęściej wykonywano z niego maści, ucierając korzeń złojem lub ze smalcem, a następnie nakładano takie preparaty na bolące stawy lub złamania. Współcześnie badania rzeczywiście wydają się potwierdzać u żywokostu taki potencjał leczniczy, ale tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, nie rozstrzygam tutaj kwestii medycznych. Dawniej był też, choć rzadziej, stosowany wewnętrznie, ale obecnie stwierdzono, iż zawiera duże ilości toksycznych alkaloidów. Oprócz tego taksonu mamy w Polsce jeszcze jeden rodzimy gatunek żywokostu. Żywokost bulwiasty, Symphytum tuberosum. Bardzo łatwo jest odróżnić od siebie te dwa gatunki, bo żywokost bulwiasty ma żółte kwiaty. Jest też wyraźnie mniejszy. Liście mają podobny kształt, również pokryte są kutnerem, ale są mniejsze. Ten gatunek jest rzadszy. Rośnie często w zacienieniu, na przykład w lasach ze szczelnie zamkniętymi koronami drzew. Jego wykorzystywanie w ziołolecznictwie było znacznie mniejsze niż u żywokostu lekarskiego, ale na podobne schorzenia i w podobnej procedurze. Kolejny na liście będzie prawoślas. W naszym kraju, tak jak w całej Europie, powszechnie stosowany i uprawiany jest prawoślas lekarski, Altea officinalis. Nie jest to jednak gatunek rodzimy dla naszej flory. Jego ojczyzną jest południowa Europa, północna Afryka oraz zachodnia Azja. Mimo tego prawoślas może radzić sobie w naszym klimacie i często rośnie zdziczały, jako uciekinier z upraw. Jest to gatunek z rodziny ślazowatych, nazywanych inaczej malwowatymi. Dorasta do około 1,5 metra wysokości. Jego kwiaty mają charakterystyczny dla tej rodziny kształt, podobny do ogrodowej malwy czy hibiskusa. Kwiaty są białe, choć niekiedy mogą mieć też różowy lub lekko fioletowy odcień. Liście są dość duże, około 10 cm, o kształcie sercowatym i ostro zakończone. Często, choć nie zawsze, wycięte na bokach. Prawoślas to wieloletnia bylina. Występuje w miejscach nasłonecznionych, ale toleruje również mokradła, jak i suchsze murawy.
ma dość duże wymagania co do żyzności gleb. Może rosnąć też na piaszczystych, lecz żyznych madach rzecznych i ogólnie w pobliżu cieków wodnych. Surowcem zielarskim jest przede wszystkim korzeń prawoślazu, który wykopuje się jesienią oraz w mniejszym stopniu liście rośliny. Po wysuszeniu zawartość śluzu w korzeniu sięga kilkunastu procent i to głównie on odpowiada za potencjał leczniczy. Ma silne działanie powlekające, przez co preparaty z prawoślazu podaje się m.in. przy wrzodach żołądka lub jelit, podrażnieniach wewnętrznych, aftach, problemach w jamie ustnej oraz szczególnie w suchym kaszlu. Jest polecany zwłaszcza dla dzieci ze względu na jego bezpieczne i łagodne działanie i dlatego jest częstym składnikiem syropów dla najmłodszych. Prawoślazu używa się lub używano w przeszłości do łagodzenia skutków intensywnego używania gardła i strun głosowych, np. u zawodowych śpiewaków, aktorów czy mówców. Gatunek ten ma bardzo długą historię w ziołolecznictwie. Był używany już w starożytności, zarówno w południowej Europie, jak i w północnej Afryce. Co ciekawe, w języku angielskim gatunek ten jest określany jako marshmallow, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy bagienna malwa. Ale wielu z Państwa mogła się skojarzyć z popularnymi słodyczami, piankami marshmallow. I nie jest to bynajmniej przypadek. Pierwotnie te popularne słodycze były wykonywane poprzez gotowanie tych właśnie korzeni prawoślazu z cukrem, a jeszcze dawniej z miodem, co ze względu na wydzielanie się śluzów z korzenia tworzyło słodki produkt o bardzo specyficznej konsystencji. Nie sposób dokładnie ustalić, od kiedy produkt ten jest wytwarzany, ale okazuje się, że popularne pianki są wielokrotnie starsze niż mogłoby się wydawać. Być może podobne produkty tworzono już w starożytnym Egipcie. Oczywiście współcześnie większość dostępnych słodkich pianek na rynku jest przyrządzana z tańszych zamienników, ale wciąż można znaleźć jeszcze słodycze wykonane oryginalną techniką z korzenia prawoślazu lekarskiego. Ponadto gatunek ten może być na inne sposoby używany w kuchni. Świeże liście są jadalne i mogą być dodawane do sałatek. Korzenie, m.in. smażone lub duszone, a nierozwinięte pąki kwiatowe, były niegdyś nawet kiszone na zimę. Od razu zbiorczo omówię jeszcze kilka blisko spokrewnionych z prawoślazem ziół z rodzaju ślas. W naszej florze, choć w środowisku występuje ich kilka, to żaden z nich nie jest rodzimy. Ale wiele z nich zadomowiło się przed wiekami i, o ile można tak powiedzieć, wrosły już zarówno w naszą przyrodę, jak i w kulturę ludową. Najpowszechniejszy jest ślas dziki, Malva sylvestris, nazywany też ślazem leśnym. Nazwa ta jest jednak trochę myląca, bo zarówno ten, jak i inne rosnące u nas ślazy lubią stanowiska w pełni nasłonecznione, takie jak miedze, brzegi lasów czy nieużytki. Wszystkie mają dość podobne liście i kwiaty, a ich kolor może wahać się od różowego do białego. Nawet w obrębie jednego gatunku różnice w kolorze kwiatów są znaczące. Poszczególne gatunki często nie są dokładnie rozróżniane, a pomimo tego są stosowane leczniczo. Ich zastosowanie, jak i procedura jest bardzo podobna do tej, którą przedstawiłem u prawoślazu, z tym, że są nieco mniej cenione i rzeczywiście ich korzenie i liście zawierają zazwyczaj znacznie mniej śluzu. Często łatwiej jest je jednak znaleźć, zwłaszcza na dzikich stanowiskach. Stosunkowo częściej były też używane jako warzywa. A następnie świetlik łąkowy, Euphrasia officinalis. W naszym kraju występuje co prawda więcej gatunków z rodzaju świetlik, ale omówię tylko ten, bo ma największą tradycję zielarską, a ponadto jest obok świetlika wyprężonego najpowszechniejszy. Oprócz świetlika łąkowego, rodzimych krajowych gatunków jest około 11. Należy do rodziny zarazowatych i tak jak inni jej przedstawiciele jest pasożytem. W tym wypadku półpasożytem, bo ma zielone liście i przeprowadza fotosyntezę. Tak jak omówiony w poprzednim odcinku szelężnik, jest to pasożyt traw i również występuje na łąkach, zarówno wilgotnych i żyznych, jak i ubogich. Poprzez hamowanie wzrostu traw bardzo sprzyja on bioróżnorodności na łąkach.
może występować też na obrzeżach lasów lub na pastwiskach. Jest to niewielka roślina jednoroczna, osiągająca do 25 cm wysokości. Kwiaty są drobne, ale bardzo dekoracyjne. Śnieżnobiałe z fioletowymi pionowymi paskami i żółtą plamą na dolnej wardze okwiatu. Jest ona przystosowana do lądowania owadów zapylających. Świetlik błąkowy to ważna roślina lecznicza, a co więcej, jej popularność nie spadła aż do dziś. Tak obecnie, jak dawniej, jest stosowany do leczenia chorób oczu oraz łagodzenia ich zmęczenia lub pieczenia. W tym celu najczęściej stosowano okłady lub wielokrotnie zwilżano oczy odwarami czy innymi preparatami ze świetlika. Surowcem zielarskim były górne części rośliny, które zbierano w okresie kwitnienia, a następnie suszono. Wiele gatunków, jak na przykład świetlik gajowy lub wspomniany świetlik wyprężony, było stosowanych w niemal dokładnie takich samych celach jak świetlik łąkowy, jako jego zamiennik i uznaje się, że mają bardzo podobne właściwości. A następnie dość nietypowe zioło. Pokrzywa. Tutaj sprawa jest dość prosta, bo w naszym kraju mamy tylko jeden rodzimy gatunek z tego rodzaju. Pokrzywa zwyczajna. Z łaciny urtica dioica. Niekiedy wyróżnia się jako osobny gatunek pokrzywę poziewnikolistną, ale nie jest to powszechnie przyjęte wyodrębnienie, więc pozostanę przy interpretowaniu tego taksonu jako podgatunek. Pokrzywa to wieloletnia bylina, ale jej części nadziemne są wyłącznie zielne. Zazwyczaj wyrasta na około metr wysokości, choć w sprzyjających warunkach może osiągać nawet 2,5 metra. Przy pełnym dostępie do światła może się też silnie rozgałęziać. Kwiaty są niepozorne i groniasto zgrupowane. Mogą przyjmować barwę kremową, żółtawą lub zielonkawą. Kształt liści jest dość zróżnicowany. Może być zarówno sercowaty, jak i bardzo wydłużony i lancetowaty. Gatunek ten naturalnie występuje w bardzo żyznych, bogatych w azot stanowiskach, głównie nad brzegami rzek, gdzie woda nanosi cenne składniki odżywcze. Dobrze czuje się również w okolicy człowieka, gdzie gleba często jest bogata w azot, zwłaszcza kiedyś, gdy hodowano więcej zwierząt, które użyźniały ziemię w okolicy zagród czy pastwisk. Roślina ta pełni też ważne funkcje w ekosystemie, m.in. odgrywając kluczową rolę w rozwoju popularnych motyli, jak rusałka pawik czy rusałka admirał. Pokrzywa jest bardzo rozpoznawalną rośliną, często na etapie poznawania przyrody w dzieciństwie jest wręcz pierwszym gatunkiem, jaki rozpoznajemy. Odpowiedzialny jest za to rzecz jasna jej mechanizm obronny. Łodygi i liście tego gatunku, zwłaszcza od spodniej strony, pełne są małych, ale bardzo ostrych, parzących włosków, które aplikują w skórę histaminę, kwas mrówkowy i serotoninę, powodując pieczenie i często reakcję skórną. Jest to zabezpieczenie przed roślinożercami, które chętnie zjadałyby ją bez tej adaptacji, bo jest bardzo odżywcza. Często jednak w ślad za znajomością tej rośliny nie idzie świadomość użyteczności tego gatunku dla człowieka, choć w ostatnich latach dynamicznie się to zmienia. W wielu państwach, na przykład w państwach śródziemnomorskich, gdzie pokrzywa występuje dużo rzadziej, jest ona intencjonalnie uprawiana, na przykład na grządkach. U nas, jako bardzo powszechny takson, częściej sama jest postrzegana jako chwast. Jej tradycyjne zastosowania są wręcz niezliczone. Przede wszystkim była niegdyś ważną rośliną jadalną, przyrządzaną podobnie jak szpinak, czyli zazwyczaj gotowaną lub duszoną. Jej smak jest zresztą opisywany jako bardzo porównywalny ze szpinakiem. Oczywiście po obróbce termicznej traci swoje parzące właściwości. Często na terenach Polski pełniła rolę pożywienia głodowego i przypominano sobie o niej podczas głodu lub wojen światowych. Obecnie praktyki takie przeżywają swego rodzaju renesans i coraz częściej zwraca się uwagę na jej bogaty skład odżywczy i ciekawy smak. W ziołolecznictwie napary i inne preparaty z pokrzywy stosowano często przy problemach z układem oddechowym jak astma, przewlekły kaszel czy bezdech. Sok wyciskany ze świeżych, zwłaszcza młodych roślin, był używany jako lek na anemię i poprawiający ciśnienie krwi.
obecną powszechnie w XX wieku praktyką, było intencjonalne parzenie się pokrzywą w okolicach stóp lub kolan jako działanie przeciw reumatyzmowi. W tym celu chodzono boso po zaroślach pokrzywy lub wykonywano zielone rózgi z zerwanych pokrzyw i smagano się nimi po nogach. Podobno praktykowali to też rzymscy legioniści, stacjonujący podczas kampanii w północnej Europie, aby pobudzić krążenie w ciele. Pokrzywa była też ważnym surowcem do wyrobu ubrań, worków czy lin. W tym celu zbierano stare łodygi, które następnie miażdżyło się, naprzemiennie zraszało i suszyło, po czym wyczesywało się dość drobne i delikatne włókna. Tkaniny wykonane w ten sposób były uznawane za dość przyjemne w dotyku i estetyczne, a ich stosowanie zdarza się do dziś. Pokrzywa jest zresztą względnie blisko spokrewniona z rodziną konopiowatych, która jest bardziej znana z gatunków roślin włóknodajnych. Oprócz tego, pokrzywa była też używana do celów magicznych i symbolicznych. Do odganiania szkodników z upraw i hodowli, wykonywano z niej płynny nawóz do roślin, wykorzystywano do wytwarzania zielonego barwnika, a z nasion wytłaczano jadalny olej. A następnie dla kontrastu mniej znane zioło. Szczawik zajęczy. Oxalis acatosella. Jest to jedyny w naszym kraju przedstawiciel zarówno swojego rodzaju, jak i całej rodziny szczawikowatych. Jest to niewielka, wczesnowiosenna roślina. Jest byliną, zazwyczaj wyrastającą na nie więcej niż kilka centymetrów wysokości. Rośnie zazwyczaj w runie lasów liściastych, zwłaszcza nad strumykami i w miejscach o dużej ilości próchniejącego drewna i mchów. Jego liście pojawiają się często już na przedwiośniu. Z wyglądu bardzo przypominają liście koniczyny, przez co często myli się te dwie rośliny. Kwiaty pojawiają się często w okolicach Wielkanocy. Są niewielkie, mają po 5 płatków. Są białe, a na płatkach mają zazwyczaj fioletowe żyłkowanie. Niekiedy akcenty fioletowe lub różowe mogą być wyraźniejsze. Występuje pospolicie w całej Polsce. Zastosowanie lecznicze mają zarówno liście, jak i całe rośliny z kwiatami. Mają lekko kwaśny smak, są bogate w witaminę C, przez to były niegdyś używane przeciw szkorbutowi. Istotny jest tu fakt, że były dostępne bardzo wcześnie, na tak zwanym przednówku, gdy często ludzie odczuwali już braki składników odżywczych. Używane były także jako regulujące pracę nerek oraz działające przeciwgorączkowo. Roślina ta jest łatwa w identyfikacji i można bezpiecznie jeść jej liście nawet na surowo, ale ze względu na obecność kwasu szczawiowego nie powinno się spożywać dużej ilości naraz. A kolejne na liście zioło będzie bardzo popularne. Rumianek. Wbrew pozorom, choć jest to bardzo znane zioło, to nie występuje ono u nas rodzimie. W polskiej florze występują powszechnie dwa gatunki rumianku pochodzące z innych stref klimatycznych. Najbardziej znanym jest rumianek pospolity, Matricaria chamomilla. Gatunek ten naturalnie występuje w południowej Europie i w Azji, a w polskiej florze ma status archeofita, a więc gatunku, który pojawił się u nas w średniowieczu lub dawniej, ale jest trwale zadomowiony i dobrze radzi sobie w naturze. Jest to roślina pospolita, należy do rodziny astrowatych. Jej kwiatostany, co częste u tej rodziny, składają się z koszyczków kwiatostanowych, w żółtej barwie i otaczających koszyczki białych kwiatów języczkowych, które potocznie nazywa się płatkami, choć botanicznie nimi nie są. Gatunek ten lubi stanowiska mocno nasłonecznione, jest dość odporny na braki wody, mogą to być nieużytki lub siedliska ruderalne. Istnieje w naszej florze kilka podobnych gatunków z tej samej rodziny astrowatych, co stwarza pewne trudności w identyfikacji tej rośliny. Najłatwiej kierować się zapachem, który u rumianku zwyczajnego jest intensywny, słodkawy i bardzo przyjemny. Jest to niewysoka roślina jednoroczna, osiągająca około 50 cm wysokości i często silnie się rozgałęzia. Dla człowieka jest to jedno z częściej stosowanych ziół, między innymi ze sprawą przyjemnego smaku.
ale uznaje się też, że ma wiele właściwości leczniczych. Za taki gatunek był uznawany już w starożytnym Egipcie, gdzie wiadomo, że był składany w grobach razem z faraonami i innymi ważnymi dostojnikami, prawdopodobnie jako lek mający służyć im w życiu pośmiertnym. W ziołolecznictwie najczęściej stosuje się napar z suszonego rumianku, który zbiera się, tak jak świetlik łąkowy, w okresie kwitnienia. Napar uznaje się za łagodzący problemy trawienne, bóle brzucha czy bóle miesiączkowe. Stosuje się go też, zarówno doustnie, jak i bezpośrednio na włosy, jako suplement mający poprawiać ich wygląd i kondycję. Naparem z rumianku przemywa się czasem zranienia czy zwłaszcza zmiany skórne, jak wysypki czy oparzenia słoneczne. Drugim rosnącym u nas gatunkiem z rodzaju Matricaria jest rumianek bezpromieniowy, Matricaria discoidea. Niekiedy nazywa się go też rumiankiem pachnącym lub rumiankiem cygańskim. Jest to bardzo interesująca, choć niepozorna roślina. Najczęściej wyrasta na nie więcej niż kilkanaście centymetrów i wygląda w dużym stopniu jak mniejsza wersja rumianku pospolitego, ale co ciekawe, jest ona zupełnie pozbawiona, powiedzmy potocznie, płatków. Choć jak już mówiłem, chodzi właściwie o białe kwiaty języczkowe. W botanicznym sensie nie są to płatki. Niemniej z tą cechą związana jest też polska nazwa gatunkowa – bezpromieniowy. Jest to też właściwość, za sprawą której jest to bardzo łatwe w identyfikacji zioło. Można wręcz powiedzieć, że trudne byłoby pomylić ten gatunek z jakimś innym. Liście są drobne i gęsto zgrupowane, nieco przypominające liście koperku. W naszym klimacie, gdzie roślina ta nie jest rodzima, rośnie głównie w miejscach ruderalnych, zaburzonych przez wykopy, prace drogowe czy budowlane. Lubi miejsca mocno nasłonecznione, ale potrzebuje bardzo niewielkiej ilości gleby, przez co wyrasta nawet pomiędzy kostką brukową lub na jezdniach utwardzonych dróg. W ziołolecznictwie gatunek ten jest używany bardzo podobnie jak rumianek pospolity, jako środek rozkurczowy, przeciwbólowy oraz uspokajający. Bardzo łatwo jest go suszyć, nawet w temperaturze pokojowej. Rośnie bardzo pospolicie, choć często w miejscach, gdzie jego zbieranie mogłoby nie być dobrym pomysłem. Jest to też roślina jadalna, również na surowo. Całe zioło ma bardzo mocny i przyjemny aromat, korzenny, ale też owocowy. Co ciekawe, w języku angielskim nazywana jest pineapple weed, czyli dosłownie tłumacząc ananasowe zioło. I rzeczywiście, po roztarciu w palcach świeżych pędów tej rośliny, można wyczuć zaskakujący aromat ananasa. Jest to też gatunek bardzo łatwy w uprawie, nawet w doniczce na balkonie. Bardzo dziękuję za uwagę i jeszcze raz zapraszam na mój równoległy kanał o zwierzętach. Jak zawsze proszę też o komentowanie i udostępnianie moich opracowań. Moją pracę można wspierać za pośrednictwem portalu BuyCoffee. Dziękuję i pozdrawiam.